Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj czwartek, 11 dzień kwietnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja na polskiej giełdzie wypadła dobrze w porównaniu do rynków bazowych. WIG20 widoczny na wykresie zyskał wczoraj na zamknięciu 1%. 0,8% na plusie szeroki indeks WIG, mniejsza skala wzrostów, jeżeli chodzi o indeksy małych oraz średnich spółek. Sytuacja odwrotnie wyglądała na Wall Street. Na tamtejszym rynku główne indeksy traciły około 1%, a Russell 2000, czyli indeks mniejszych spółek, stracił ponad 2,5%, chociaż w czasie sesji stracił nawet ponad 3%. To jest reakcja rynku na opublikowanie danych o inflacji za marzec w Stanach Zjednoczonych, która była delikatnie powyżej oczekiwań rynkowych. Wyniosła 3,5% rok do roku, 0,4% miesiąc do miesiąca. Była o 0,1% wyższa od oczekiwań. Podobnie to wyglądało w przypadku inflacji bazowej, która wyniosła 3,8% wzrostu rok do roku. Podwyższona inflacja, wyższe od oczekiwań każe, czy sugeruje analitykom, że obniżki stóp procentowych, które jeszcze niedawno prawdopodobne były w czerwcu, raczej mogą się nie wydarzyć. Prognozy analityków sugerują, że pierwszej obniżki obecnie można spodziewać się gdzieś w okolicach września i nie będzie w bieżącym roku możliwe trzech obniżek, a raczej sentyment skłania się bardziej ku dwóm obniżkom. Wszystko oczywiście będzie zależało od kolejnych napływających danych, o czym zawsze podkreślał Fed, no ale wyższa inflacja od oczekiwań nie sprzyja sentymentowi do obniżek stóp procentowych. Jednak należy pamiętać, że zawsze ostateczna decyzja należy do amerykańskiego banku centralnego i to on ją będzie podejmował. Wczorajsza sesja więc wypadła raczej słabo. Dla głównych rynków polska giełda poradziła sobie relatywnie dobrze w porównaniu do swoich zachodnich sąsiadów. My powróćmy do, czy zacznijmy komentarz ze spółek polskich, gdzie dzieje się naprawdę sporo. Kwartalne wyniki przedstawił Cyfrowy Polsat i Pepco, czyli jedne z najsłabszych spółek, o ile nie najsłabsze w indeksie WIG20. Zacznijmy od Cyfrowego Polsatu, który miał przychody zgodne z oczekiwaniami rynkowymi 3 miliardy 680 milionów złotych, ale już EBITDA na poziomie 677 milionów złotych była niższa o 4% w porównaniu do konsensusu. Zysk operacyjny 172 miliony złotych był niższy o 23% w porównaniu do oczekiwań, ale zysk netto zaskoczył pozytywnie 100,5 miliona złotych zysku netto w czwartym kwartale. Konsensus zakładał 55 milionów złotych zysku netto, więc ten wynik jest lepszy o prawie 83% w porównaniu do konsensusu. Spółka podaje, że cele grupy w segmencie telekomunikacyjnym na bieżący rok obejmują dalszą poprawę wskaźnika ARPU, czyli średniego przychodu na użytkownika, utrzymanie niskiego wskaźnika odejść, czy dalszy rozwój sieci 5G+. Cele w segmencie mediowym obejmują utrzymanie pozycji na rynku reklamy TV i oglądalności kanałów oraz budowę pozycji na rynku wydawców internetowych. Jeżeli chodzi o cele finansowe na bieżący rok, to Cyfrowy Polsat dalej zamierza kontrolować koszty, utrzymać dyscyplinę finansową w ramach strategii 2023+ i pozyskać finansowanie na projekt farmy wiatrowej Drzeżewo. Grupa też oczekuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w bieżącym roku będzie rósł w niskim jednocyfrowym tempie. Na chwilę obecną, około godziny 10, Cyfrowy Polsat zyskuje delikatnie powyżej 2%. Zobaczymy, czego dowiemy się w ramach konferencji wynikowej. Przejdźmy do Orlenu na moment. Dwie informacje. Po pierwsze, Rada Nadzorcza powołała prezesa spółki Ireneusza Fonfarę. Okres kadencji zakończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025. Nowy prezes w latach 2010-2017 był związany z grupą Orlen. Prowadził litewską spółkę, zrestrukturyzował i doprowadził do rentowności rafinerii w Morzejkach. Nowy prezes Orlenu od końca lat 90. też sprawował funkcje menedżerskie w spółkach publicznych oraz prywatnych. Po drugie, już mniej ciekawa informacja. Orlen poinformował, że przewiduje ujęcie 1,6 miliarda złotych korekty dotyczącej Orlen Trading Switzerland w sprawozdaniu finansowym za rok 2023. Polski koncern ma ująć wynik w pozostałych kosztach operacyjnych, co zmniejszy wynik EBITDA i wynik netto za rok 2023.
Korekta wynika głównie z analizy możliwości odzyskania środków pieniężnych, które spółka uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych. Zarówno do wyników cyfrowego Polsatu, jak i informacji o Orlenie mają Państwo też dostępny komentarz naszych analityków i nie inaczej jest w przypadku Pepco Group, które wypracowało w drugim kwartale roku obrotowego 2023-2024 miliard 349 milionów euro przychodów. To wzrost o niecałe 12% rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego. Grupa jest przekonana, że w bieżącym roku finansowym osiągnie rentowny wzrost. Pepco dalej dąży do zbudowania wiodącej pozycji na rynku europejskich detalistów dyskontowych. Zarząd koncentruje się na kontroli kosztów i jest też na dobrej drodze do znacznego obniżenia nakładów inwestycyjnych w bieżącym roku. Poprawić mają się też przepływy wolnych środków pieniężnych. Spadek przychodów dla sprzedaży porównywalnej, czyli tzw. wskaźnik LFL, bardzo popularny w tej branży, wyniósł w drugim kwartale spadek wyniósł 2,9%. Spółka oczekuje, że wyniki LFL poprawią się w drugiej połowie bieżącego roku obrotowego. Pepco poprawiło już marżę brutto. To efekt m.in. zmniejszenia kosztów nakładów, poprawy kursów walutowych czy poprawy też marży na kupnie. Na koniec marca grupa miała 4845 sklepów i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamierzają w bieżącym roku obrotowym otworzyć przynajmniej 400 nowych sklepów netto. Grupa też będzie miała nowego prezesa Stefana Borcherta, który zostanie prezesem ze skutkiem od 1 lipca. Nowy prezes będzie miał 3-miesięczny okres wprowadzeniowy, gdzie jeszcze Andy Bond, czyli obecny prezes, pozostanie na stanowisku prezesa wykonawczego, po czym Andy Bond przejdzie do roli prezesa niewykonawczego. Borchert ma mieć doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi spółkami z różnych sektorów. Jeżeli chodzi o Pepco, mają też Państwo do dyspozycji wykres techniczny autorstwa Piotra Nejtka. Zachęcam do zapoznania się. Pepco, podobnie jak Cyfrowy Polsat, rośnie około 2%. O mniej więcej o godzinie 10, 10:15. I na koniec jeszcze zerknijmy szybciutko na spółki energetyczne, które wczoraj mocno zostały przecenione. Rano pojawiła się informacja dotycząca wywiadu minister przemysłu Marzeny Czarneckiej dla Rzeczpospolitej. Minister powiedziała m.in., że kopalnie węgla mogą być powiązane z elektrowniami. Porzucany ma być pomysł NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, a państwo też zrezygnuje z przejęcia Bogdanki. Z tytułu tych informacji kurs większości spółek energetycznych, tych dużych, został wczoraj mocno przeceniony. Między innymi Enea traciła ponad 10%, PGE około 8%. Później do tej wypowiedzi odniósł się minister aktywów państwowych Borys Budka i on stwierdził finalnie, że aktywa węglowe będą wydzielone poza grupy energetyczne. Planowane jest przypisanie kopalni węglowych do źródeł wytwarzania, a nie włączenie do spółek energetycznych. Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiedział też, że razem z Ministerstwem Przemysłu uspójnią swoją politykę komunikacyjną obu resortów w przyszłości. To tyle, jeżeli chodzi o komentarz ze spółek polskich. Sporo dzisiaj rzeczywiście się dzieje, dużo sesji jeszcze przed nami. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. I ze swojej strony życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.